Muszę sobie przypomnieć, bo przecież mam oddział. Tym oddziałem, czyli moimi współtowarzyszami broni, można sterować. I powinienem to robić. Wydawać im rozkazy i tak dalej, nie? Bo w końcu ja tu rządzę. Po co rzuciłem ten granat, nie mam bladego pojęcia. Po prostu nadal myli mi się, że RK jest do przeładowania. Tu tego przeładowania nie ma. No dobra, tak więc zdążyłem na kolejkę i w drogę. Ups. Założyć ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonię, zrównać to miejsce z ziemią. No i po co? Po co, Gamoniu? Kiedy już zabiłeś przyjaciela? Ach, tak to z tymi przyjaciółmi bywa, moi drodzy. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je gety. Szybko! No, spoko, musimy je znaleźć i wyłączyć. Jeden z głowy. Strzelają do mnie! Wybuchaj. No i super. Chodźcie mi pomóc, moi drodzy. Chodźcie, chodźcie. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Sobie jakoś ustawić. Dobra, jeszcze mam 2 minuty i 15 sekund na to, żeby robić dwa pozostałe ładunki. Gdzie one są? Mam apteczkę, tylko pytanie jest, jak mam ją użyć? Muszę niestety to sprawdzić. Czu, 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 czu.
Medical F. Tak jest. Mogę się tym leczyć. Dobra, jeszcze jeden mi został. Tylko gdzie? Pytanie ze 100 punktów. O cholera, aż tutaj. To lecimy! Tylko którędy? Chyba tędy. Gunwo! Te są twarde. Okej. Okay. Kaiden gdzie jest? Okej. Okay. Ja chyba nie zdążę, coś mi się wydaje. Gdzie ja mam jeszcze tą jedną? Nie, no dobra. No tu jest nadajnik. I tu jest mój cel podróży. I co ja mam teraz zrobić? Dorwijmy tych drani. Coś mi się pochrzaniło, czy jak? Bo nie wiem. Został mi jeden ładunek. Tam gdzieś? Szczerze nie ogarnąłem tego. Sorry. Pokazywało mi, że mam tutaj przejść. Został mi tylko jeszcze jeden. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je gety. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Super. No dobra, słuchajcie. Przejdźmy to jeszcze raz. No, człowiek uczy się na błędach. A to tylko świadczy o tym, że ja naprawdę nie pamiętam. Gdzie, co i jak. Powinno pójść o wiele łatwiej i szybciej, ja zresztą się ukażę. Widzicie, tu jest. Przegapiłem. Znaczy, czekaj. O, właśnie. Czyli zlamiłem delikatnie.
Zdychaj. Jeszcze jeden. No to sobie muszę przygotować się na to. Okej. To coś będzie. Dobra, wszyscy cali? Uważajcie, do kogo strzelacie, tu mogą być cywile. Dobra, i zbadajmy ten nadajnik Protean. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. Ej, nie podchodź. A no właśnie. Ach, te kobiety. Na szczęście znalazł się gentleman. Nie! Tylko tak kończą właśnie gentlemany. I zamiotło. Identyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A, nadajnik. Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Na czułości ci się zebrało? Brzydało. Zginie. Pani doktor? Doktor Chakwas! Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Nie, no w porządku, nic się nie stało. Okej, dostałem tylko kopa od jakiejś pozaziemskiej technologii. Ale mam kaca. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. Ładnie. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiemy, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Co mi się stało, pani doktor? Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć, zniszczenie. To nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku.
Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Wywiad spieprzył sprawę, sir. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Getty przez ponad 2 stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Pierdzielisz tam. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Gety zrównałyby całą kolonię z ziemią, gdybym ich nie powstrzymał. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem, jednym z najlepszych, żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty, zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków, gety, mordujących ludzi, masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plany jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Zacytuję kapitana i powiem: faktycznie, jesteśmy w dupie. Tego się pewnie nikt nie spodziewał, że sytuacja przybierze taki obrót. No i że będą miały miejsce wydarzenia, te, które miały. Okej, czas to przemyśleć i podjąć jakieś kroki.